A ja sobie gram na gramofonie. Tralilalalala. Tralilalalala. To mój zimą na balkonie. Tralilalalala. Gramofon gra. Już kilka miesięcy temu wróciłam z tak zwanego pierwszego tygodnia rekolekcji ignacjańskich, medytacji ignacjańskich i cieszę się bardzo, że mogę podzielić się z Wami taką moją recenzją, rekomendacją, takim podpowiedziami i może też jakimś w pewnym sensie porównaniem. Pierwszą część, czyli fundament, który trwa 4,5 dnia, odbyłam w Falenicy pod Warszawą, a na pierwszy tydzień pojechałam do Kalisza. Takie też perturbacje były, ponieważ wiecie, COVID był i Zakopanek. Bardzo chciałam w ogóle jechać pierwszy tydzień na Zakopanego i w ogóle ja się dziękuję Panu Bogu, że nie pojechałam tego Zakopanego, no bo odwołali. No i byłam przekonana o tym, że pewnie nie będzie po prostu już tych rekolekcji w tym roku. Ale był w Kaliszu. Zapisałam się, pojechałam i długo po rekolekcjach nie mogłam w ogóle rozmawiać o tych rekolekcjach. Tak ja mówię wewnętrznie. Znam osoby, które ten pierwszy tydzień skończyły. Tydzień pierwszy trwa 8 dni. I tak jak może pamiętacie niektórzy, a może niektórzy nie pamiętacie, albo nie wiecie, to generalnie to są takie rekolekcje w ciszy, w milczeniu, z przedłużoną modlitwą tak zwaną, nad medytacjami, tak, z kontemplacją i tak dalej. I znam osoby, które też były na tym i trochę porównywałam w ogóle jakieś takie wrażenia po tym właśnie tygodniu, porównując właśnie do fundamentu i są zgoła inne niż moje. No a ja jakoś tak nie mogłam rozmawiać po tym. Tak jak po fundamencie to w ogóle miałam ochotę wykrzyczeć po prostu chwała Panu i w ogóle wszystko. Tak po pierwszym tygodniu naprawdę przechrzciło mnie to. Przechrzciło. Ja to nazwałam... Ale to już tak po miesiącu, bo po miesiącu, po rekolekcjach jeszcze naprawdę nie mogłam w ogóle dojść do siebie po rekolekcjach. Zaraz powiem w ogóle dlaczego, jakby to o co chodziło w tym. Ale to tak nazwałam takim opalaniem złota w ogniu, tak? Tutaj uwaga, to nie jest tak, że ja jestem teraz pyszni i mówię, że jestem złotem. Ale jest takie porównanie nawet w Biblii, nie? Że Pan Bóg pozwala tak opalać, znaczy pozwala tak tego człowieka, tak porównuje o tak do tego złota właśnie, które trzeba opalić jednak, żeby był pięknym złotem. Tak chyba to złoto jest, tak mi się wydaje. I mnie jak dużo osób pytało, tak jak tam rekolekcje, no bo każdy był taki zafascynowany tym, że ja po tym fundamencie i w ogóle tak mogę się wkręciłam w duchowość ignacjańską przecież po tym. No to każdemu mówiłam, słuchaj, tak jak po porodzie nie pytasz kobiety, czy chce mieć kolejne dziecko, tam wiecie, tuż po porodzie, tak ty mnie nie pytaj o opinię na temat tych rekolekcji, bo ja naprawdę wyjechałam z myślą, że ja po prostu, nie wiem, że zwariowałam albo coś takiego, po prostu naprawdę byłam z takim wypłoszem kompletnym. Oczywiście funkcjonowałam, modliłam się, wprowadziłam w swoją rutynę pewne kwestie modlitewne i tak dalej, medytacje w ogóle regularniejsze, msze święte, wiele, wiele pięknych owoców w ogóle z tych rekolekcji wyciągnęłam, ale naprawdę rzeczywiście forma, sposób, nie, jakby, no ta część tego pierwszego tygodnia akurat była dla mnie niesamowicie oczyszczająca. Nie powiedziałabym, że się narodziłam na nowo, ale na pewno bardzo mocno zostałam tam wyczyszczona. Na stronie też nawet tego ośrodka w Kaliszu jest napisane, że ten pierwszy tydzień on się skupia na kwestii miłości oczywiście Pana Boga, ale też mocno grzechu. Grzechu, życia, sensu w ogóle życia. Połączenie tych medytacji z zajęciami, bo też są takie tam zajęcia, tak? A jeszcze takie konferencje, co się nazywa? Konferencje są jeszcze, oczywiście w milczeniu nie można. Znaczy ja tam zadałam chyba raz pytanie, bo już nie wytrzymałam. Musiałam się coś dowiedzieć, ale to połączenie to jest dla mnie osobiście było tak niesamowite doświadczenie czegoś takiego, co już gdzieś chyba powiedziałam, że
to jest niesamowite, jak Biblia, jak masa ludzi szuka rozwiązań po prostu w wielu różnych miejscach, rzeczach, ludziach, a to wszystko tam po prostu już jest. Tylko no niestety, tak nam zły zamknął oczy, tak nam zły po... tak nam zły tak zamglił masę rzeczy, że nasza głowa, nasze serca, no nie chcą tak w pełni tego tak rozumieć, tak jak, o ile, no chyba, że się właśnie tak otworzysz, wyciszysz i nagle posłuchasz tego Pana Boga, nie? To jest niesamowite. I dla mnie to były bardzo, bardzo trudne rekolekcje, ale owocne. Jedno z takich owoców, które wniosą z tych rekolekcji, chociaż nie jest to jakiś taki bardzo oryginalny owoc, to było takie postanowienie, że nie będę piła alkoholu. I dla kogoś mówię, to może być takie, a to ja nie piję, albo nie wiem, o, ale tam wymyśliła, tak, tyle ludzi to robi. Dla mnie to było takie całkiem ciekawe, ponieważ dzisiaj widzę, że Pan Bóg już zapraszał mnie w ogóle do tego, żeby nie pić tego alkoholu, to tak już długi czas mnie zapraszał, bo ja jestem z tych ludzi, która lubi sobie wypić lampkę, winka na kolacyjkę, piwko po rowerku, albo no tam raz na miesiąc na przykład wypić troszeczkę więcej aperolków, szpriców. To jaka reklama w ogóle, no nie reklamuję alkoholu absolutnie, ale no z tych właśnie ludzi jestem, więc tutaj Pan Bóg dzisiaj wiem, dlaczego mnie zapraszał do tego już wcześniej i dzisiaj, znaczy nie żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, po prostu coś to musiało we mnie dojrzeć. I piękna sprawa jest taka, że dzięki temu, że tego alkoholu nie piję, oprócz tego w ogóle jakoś tak mocno mnie to nie boli, zaskakująco, więc wydaje mi się, że to jest jakaś łaska Boża, dziękuję Ci, ale niesamowite spostrzeżenia mam wobec siebie. Wiecie, to nie jest tak, że nigdy nie miałam tak, że nie piłam przez 4 miesiące, tak, bo to 4 albo 5 miesięcy minęło, od kiedy byłam na tych rekolekcjach, ale jakoś tak ta forma, tak, że to było takie postanowienie, a nie jakieś seria przypadkowych sytuacji, że akurat nie piję, bo nie wiem, bo jestem chora albo coś, tylko taka świadomość tego i otworzyło mi się dzięki temu taka emocjonalność i taka świadomość siebie. Jakby mam takie wrażenie nawet, że Pan Bóg tym jakąś integrację emocjonalną robi, bo ja nawet sama nie wiedziałam o tym, że naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego i polecam w ogóle nawet może komuś zrobić taki test, jak bardzo na przykład my uśmierzamy sobie jakieś emocje właśnie takim jednym piwkiem. I jakie są to emocje, żeby je zweryfikować i zapytać się, dlaczego takie emocje są, a po co i tutaj. No to jest ciekawa sprawa, tak więc piękny owoc, na pewno. Jeżeli chodzi o sam kalisz, tak porównanie, bo już teraz mogę porównywać sobie, to na pewno kalisz jest takim bardziej tradycyjnym miejscem, tak? No bo to jest klasztor, to jest były klasztor chyba benedyktyński, z tego pamiętam. Mam nadzieję, że teraz nie mówię niczego przekłamanego, ale tak. On jest troszeczkę zaniedbany i tam, no, mam nadzieję, że uda się znaleźć jakieś środki, czy tam dotacje na to, żeby tam w środku gdzieś trochę poodnawiać. Piękny jest ten klasztor, nawet tam czuć taki klimat, wiecie, takiej potęgi Pana Boga. Ja lubię takie miejsca też, ale no, że to Falenic jest tak nowocześnie po prostu, tak? To jest no, tam budynek zrobiony, zaadaptowany do tego, żeby gdzieś była jakaś kaplica i tak dalej. I taka jest tak modernistycznie, nie? Więc jest inaczej pod tym kątem. Nie wiem, wszędzie było mi ciepło, bo byłam zawsze w okresie letnim, więc nie mam tutaj, ale jedzenie, matko kochano, w Kaliszu nas tak karmili, że później 2 miesiące to ja chodziłam po prostu, robiłam sobie posty o chlebie i wodzie. Znaczy, miałam intencje swoje, ale po prostu chodziłam też o chlebie i wodzie, bo już po prostu miałam ciągle poczucie, że ja jeszcze trawię tamto jedzenie, które tamto zjadłam. A wiecie, to jest tak, jak jesteś, nie wiem, jesz swój obiad, nawet jak w restauracji jesteś, no to najadłeś się, no to okej, nie wiem, nie dojesz, nie? Przynajmniej ja tak mam. Ale na rekolekcjach, no to grzech nie zjeść, nie? Głupie się. No i tak, kurde, człowiek jadł po prostu do końca, ile ci tam napakowali, bo przez COVID nie wolno było samemu sobie nałożyć, tylko pani tak podała. Wspaniała w ogóle obsługa, naprawdę wspaniała obsługa, wspaniała opieka duszpasterska. Okolica też piękna. No mi się akurat bardziej podobało jednak w Falenicy pod tym kątem, że można było jednak wyjść gdzieś tam za forteczkę, no bo Falenica jest tam dosyć na uboczu, to nie jest gdzieś w mieście, i iść do lasu, tak, tam sobie kawałek. Ja jednak taka jestem bardziej leśna. W Kaliszu jest park. Taki duży park.
też taka imitacja jak blasu jest, fajne są te jakieś tam takie bajorka, tam rybki są, ale gdzieś rzeczywiście pod tym kątem akurat bardziej nie pasowało. Falenice też dobrze karmili, żeby nie było, bo jakby ktoś mnie oglądał, to absolutnie też dobrze karmili, ale znaczy nie, w Kaliszu też dobrze karmili, tam przekarmiali, a w falenicy było tak, że było umiarkowanie. No, to jest mój błąd, bo ja po prostu mogłam powiedzieć nie, tak, albo nie wiem, jakoś tam nie dojeść właśnie, ale sobie tak wkręciłam fazę, że trzeba zjeść wszystko, bo to inaczej będzie grzech, nie? I tak. I takie porównanie, jeżeli chodzi jeszcze o kwestię właśnie fundament kontra, nawet nie kontra to oczywiście, ale fundament, różnica, no to fundament dla mnie był taką namiastką tego, co będzie. Dzisiaj jak tutaj siedzę i wam nagrywam się, nie wiem, czy pójdę na kolejne etapy, co jest najciekawsze. Gdzieś troszeczkę mam jakiś taki cichutki głosik wewnątrz siebie, żeby tak jeszcze sobie dać spokój, czy spokój, żeby dać sobie dojrzewać teraz w tym, co się tam zdarzyło, bo się naprawdę dużo zdarzyło. W tym łącznie z tym, że zrezygnowaliśmy z bardzo dużego klienta, współpracy z dużym klientem, ponieważ jednak po prostu nie pracował zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, a na to kładziemy duży nacisk. Ale tak gdzieś taki cichutki głosik mówi, tak to może za 2 lata, nie? Na kolejny etap. Ale zobaczymy. Zobaczymy, nie mówię nie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące duchowości ignacjańskiej, tudzież, bo przecież skończyłam szkołę podyplomową, szkołę, studia, 1 rok. No, kolejny teraz nie będę uczestniczyć, też dlatego, że po prostu absolutnie dostałam taki głos, też po tych rekolekcjach dostałam taki głos i takie upomnienie, że coś, co powiedział Święty Pio, że ludzie szukają Boga w książkach, a Bóg jest w modlitwie. No i chyba taki czas mi przychodzi, że chyba tak odkładam trochę tą teologię, tą wszystką wiedzę i gdzieś będę szukać Boga bardziej w sobie, w modlitwie i może i w świecie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!